Cześć, co słychać? Witam Was w już 11 odcinku polskich aplikacji w App Store, który tworzymy oczywiście wraz z serwisem igiełda.com. Dzisiaj przed sobą oczywiście mam iPhone'a i zaprezentuję Wam aplikację Scheduler Poland. Sam program jest darmowy i możecie go znaleźć oczywiście w App Store, jednak za pomocą mikropłatności możemy wykupić tutaj konto premium, dzięki czemu uzyskamy brak reklam, mapy będą działały w trybie offline, nie będziemy mieli ograniczenie w zakładce ulubione oraz aktualizację, będziemy posiadali aktualizację wszystkich baz. Samych opcji jest sporo, nie będę tutaj ich Wam pokazywał, sami możecie je zobaczyć ściągając program, ponieważ chcę po prostu przelecieć przez wszystkie jego funkcje. Pierwszą funkcją jest wybór linii. Ja sobie tutaj wcześniej wybrałem Warszawę jako moje miejsce zamieszkania, dlatego oczywiście linie będą ukazane dla danego miasta, które wybierzecie. Linie są naprawdę wszystkie. Czy dotyczy to linii tramwajowych, czy autobusowych, linie nawet nocne oraz zastępcze, oraz oczywiście tam metro, no to jest, odnosi się tylko do Warszawy. Po wybraniu którejś z linii, wybierzmy cokolwiek, pokażą nam się wszystkie przystanki, przez które autobus lub inny pojazd komunikacji przejeżdża. Tutaj możemy wybrać sobie podgląd całej mapy i zaznaczonych przystanków na niej. Jest to naprawdę bardzo fajnie pokazane. Oczywiście przełączamy się między mapą taką, a satelitarną oraz hybrydową. Po kliknięciu na upuszczoną pineskę pojawi nam się jakiś przystanek i dalej możemy zobaczyć, o której godzinie autobusy na przykład na tej linii akurat kursują. Ok, dalej mamy wszystkie przystanki, jest ich naprawdę sporo. Jak widzicie, na dole tutaj pokazują się reklamy. Także jeżeli chcecie zakupić program, to możecie, jeżeli chcecie zakupić ten pakiet premium, możecie to oczywiście zrobić, wtedy nie będzie reklam. Wybierzmy sobie znowu jakikolwiek przystanek i pokażą nam się wszystkie autobusy bądź tramwaje, które zatrzymują się w danym miejscu. Na przykład teraz wziąłem Chęcińską, gdziekolwiek to jest, mamy wypisane wszystkie autobusy, linie zwykłe, okresowe, linie strefowe oraz nawet linie nocne. Możemy, klikając plusem, dodać to do ulubionych. Dobra, przejdę od razu do tej zakładki. Możemy nawet dodać folder, który nazwijmy sobie test, a następnie wsadzić cokolwiek do tego folderu. Mamy taką funkcjonalność podobną do programu Jak dojadę, ponieważ w szybki sposób możemy wyznaczyć, program wyznaczy nam trasę z jakiegoś miejsca z jednego do drugiego. Weźmy na przykład sobie tutaj akacjową, tutaj jakąś lalki. Czas przejazdu, odjazdu, zaznaczmy maksymalną ilość przesiadek i następnie szukaj. Nie znaleziono trasy. Dobra, do Krabaty. Ok, udało się. Teraz program analizuje i znajdzie nam zaraz trasę. Znaleziono trasy. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu tak się dzieje. Zawsze, jeżeli chcemy, możemy również wybrać aktualną pozycję GPS, wtedy sam telefon określi, gdzie się znajdujemy. Ale przyznam, że nie byłem przygotowany na to, że to nie będzie działało, ponieważ wcześniej to testowałem i działało. Ale jak mówię, sam program jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo przydatny, szczególnie, że jest za darmo i na pewno trafi do większego grona ludzi niż aplikacja Jak dojadę, którą recenzował Wam tydzień temu Adam. Ponieważ, no, wybierzmy sobie na przykład tutaj linię 108, od razu możemy w szybki sposób zobaczyć, o której mamy na przykład następny autobus. Teraz jest 15:04, także następny autobus mamy za 14 minut. I myślę, że wszystkim ludziom, którzy korzystają chociażby od czasu do czasu z komunikacji miejskiej, a nawet ci, którzy tego nie robią, ale sytuacje są różne, także czasami może nam coś wypaść, będziemy musieli gdzieś iść, aplikacja Scheduler Poland pokaże nam w szybki sposób,
najbliższy przystanek oraz pokażę, jak dojechać z jednego miejsca na drugie. No niestety, jak widzieliście, coś się zepsuło, no nie wiem czemu sam program nie działa. Także podsumowując, Scheduler Poland jest tak samo przydatny i najlepiej posiadać te dwie aplikacje, Scheduler Poland oraz jakdojadę.pl. To są moim zdaniem naprawdę jedne z najczęściej używanych przeze mnie aplikacje od polskich deweloperów, dlatego pojawiły się w naszym cyklu. I to byłoby na tyle. Zapraszam za tydzień do następnego odcinka, w którym będzie konkurs i do wygrania kilka gier na ciekawy program od polskiego dewelopera. Do zobaczenia.